Tym razem lekcja odnośnie vibrato. Zrobię ją na razie na klinie. Vibrato jest bardzo podobne do bendingu, tylko że po prostu jest ogólnie szybsze. Są to wahnięcia głównie... Są to wahnięcia spowodowane właśnie pociągnięciem palców. Oczywiście tutaj jest zasada taka, że najlepiej sobie wspomagać dźwięk, który ma robić vibrato, czyli palec, którym to robimy, wspomagać go innym palcem. Wtedy po prostu mamy jakby zdwojoną siłę. I zauważcie, tutaj ruch tego vibrata, który go tworzy, nie pochodzi z palców tych. Ja ich jakoś nie rozciągam po prostu, jakoś nie ruszam samymi palcami, zaczynają mi uciekać struny. Tylko ten ruch pochodzi bardziej z nadgarstka. Widzicie? Ja tutaj bardziej tym ruszam. Bardzo ciężko to mi jest przekazać niestety, więc to jest tak, żebyście sobie najlepiej spróbowali to jakoś sami osiągnąć, ponieważ ja nawet nie jestem w stanie tego kamerą pokazać. Chodzi o to, żeby po prostu ten dźwięk był stworzony za pomocą właśnie ruchów, o, na przykład jeśli tak ruszam ręką, o, coś takiego. O, teraz widzicie. Dociskam nadgarstek. Tutaj nadgarstek mam troszeczkę od struny odstaje, więc jeśli go docisnę, mając sztywne palce, struna się podnosi. Teraz no, akurat to zrobię takie szybkie, można też oczywiście... Tutaj pamiętajcie też o tym, żeby pozostałe struny, których nie uderzamy, wytłumić. Ja na przykład robię właśnie tak, tutaj na tych dwóch najcieńszych akurat w tym wypadku, grając teraz na tej strunie trzeciej, po prostu sobie trzymam te dwa palce. Jakby wytłumię. Wiem, że jak nawet nie uderzę, zahaczę palcem, to nie będzie dźwięku. Pozostałe dźwięki, struny, na przykład struna D jest po prostu tłumiona nadgarstkiem. Powiem, żeby to używać w kontekście skali jakiejś. Tu grałem co prawda właśnie jakiś takie troszeczkę bluesowe, ale to bardziej to ze skali chromatycznej. Ale właśnie to sobie próbujmy grać, zastosując na przykład w skali, nie wiem, amol. Jak blisko mamy z vibrato do bendingu. Bending po prostu się urywa lub go opuszczamy. Można powiedzieć, że bending to jest też w niektórych przypadkach po prostu bardzo wolny vibrato. Na przykład mam bending taki. O, a
A vibrato byłoby. Na razie.